Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na temat PN. Witam Państwa, przede wszystkim witam naszego gościa, znakomitego członka Palestry polskiej, warszawskiej, mecenasa Jacka Dibuła, który jest znakomitym, jednym z najznakomitszych obrońców w Polsce, jeżeli nie najznakomitszym, który reprezentował i ważniejsze postaci naszego państwa na różnych wokandach. Jest, proszę państwa, niezwykle płodnym pisarzem, co wzbudza moją żywą zazdrość. Ja się doliczyłem 17 książek, ale zaraz będziemy to weryfikowali, czy to prawdziwe dane. No, i jest członkiem y, Trybunału Stanu. Witam Pana, Panie Mecenasie. Witam dziękuję, że pana, zechciał Pan nas zaszczycić. Witam Państwa. Ja dziękuję za zaproszenie. Cały, zaumieniony po tym wstępie. Tych chyba książek 17 książek nie było tyle, ale ja już przestałem liczyć. Ale 17 to jest takich w twardych okładkach. A oprócz tego Pan pisze powieści odcinkowe w różnych czasopismach. I, i to mnie wpędziło w jakieś straszne kompleksy, bo ja tych książek też trochę napisałem, ale nie aż tyle, co Pan, i wiem, że to. Cholernie dużo kosztuje, i że jak się pisze książkę, to ja na przykład nie umiem nic specjalnie innego robić, bo tylko albo piszę, albo nie piszę. To jest taka choroba. Ona pan... się chyba ADHD nazywa, że po prostu człowiek nie bardzo wie, co zrobić z sobą, ze swoimi myślami, więc ja uznałem, że pisanie to jest po prostu takie trochę próba okiełznania myśli i włożenie je do odpowiednich szufladek, bo już jak na ten. O tych myślach trochę popiszę, to po prostu wyciągam je z głowy, ta głowa robi się wtedy bardziej pusta, spokojniejsza. Także to pisanie to jest troszeczkę taka forma terapii, myślę. A jak pan kiełzna te myśli, że tak się wyrażę? Siada przy kąpie i wali jak maszynistka zawodowa, tak długo aż. Poprawia pan tak choromański po pięć razy każde zdanie? Znaczy, jak to u mnie właśnie by... jest troszeczkę inaczej. To znaczy, ja nie mam takich wielkich dylematów pisarzy naszej młodości, którzy godzinami czekali na natchnienie, no, układali te słowa, że czasem osiem słów złożone we właściwy sposób to już był sukces dnia. U mnie to jest właśnie bardziej takie terapeutyczne. To znaczy, ja mam taki potok, strumień i wyrzucam z siebie jakieś strumień takie... Wiedomości. Przemyślenia Not dnia i najgorzej jest potem, bo jak trzeba to zredagować i okazuje się, że ten strumień no, wydawał się być fantastyczny w momencie, jak się go wydobywało z siebie. Natomiast jak już się czyta na spokojnie, no, to nie o myśli trzeba Ale, Nagrywa pan, pisze. Nie, nie, ja na, na, ogół, na ogół piszę, natomiast no czasem jadąc samochodem coś sobie tam wymyślam, wtedy zaczynam to nagrywać na dyktafonie, z tego stworzą się zagrożenia dla ruchu drogowego, dlatego stwierdziłem, że jednak w samochodzie wolę słuchać audiobooki, No ale czasem jeszcze powiedzmy jak tam coś mi się uda wymyśleć, co wydaje mi się w miarę interesujące, no to jednak sobie gdyby, nagrywam to na Natomiast rzeczywiście te strumienie myśli są czasem ciekawe, bo ja na przykład mam bardzo aktywne sny. Noce to są dla mnie jakąś niesamowitą przygodą, bo są i przygodą jak gdyby zdarzeń, czyli te sny są bardzo ekspresywne, ale też w nocy dużo wymyślam i często się budzę właśnie tak trzecia, czwarta, ta głowa znowu mi się zaczyna wypełniać, chcę się tych myśli pozbyć, robię notatki, zasypiam szczęśliwy, że udało mi się to spisać, no i rano zaczyna się tragedia, bo po pierwsze to pismo nie jest takie do końca czytelne, poza tym już w świetle rozsądku Poranka, trudno zrozumieć o co w nocy chodziło, ale czasem tak się tak. coś udaje. Mój przyjaciel, kompozytor, też budzi się w nocy, zapisuje nuty i zasypia szczęśliwe. Rano się budzi: Boże, co za knot, na miłość bosku. A mnie się kiedyś zdarzyło, panie mecenasie, pisać instant booka w Jerozolimie. Musiałem go napisać dużego i szybko. No, i pisałem, pisałem, potem zasypiałem, ale pisałem dalej. Potrafiłem napisać półtorej, półtorej strony przez sen kompletnie od czapy znaków. No ale to są bóle pisarza. Do pańskiej działalności literacko-wydawniczej, mam nadzieję, wrócimy. zdążymy wrócić nieco później. A Teraz chciałem pana zapytać o może mniej radosne tematy, ale zanim zadam panu pierwsze pytanie dotyczące Trybunału Stanu. To chcę zapytać, jak bardzo muszę cenzurować moje pytania, ponieważ jest pan człowiekiem, jakby to powiedzieć, no, na widoku, a nawet na celowniku niektórych kręgów określonych, niesłychanych, związanych z władzą, że posłuży się językiem. Tejże władzy. W związku z tym, jak zadam panu jakieś niewygodne pytanie, pan na nie odpowie, potem pana zaskarżą, potem będzie pan miał kłopoty, więc na ile muszę się cenzurować w rozmowie z panem? Ja staram się podchodzić do władzy z otwartym sercem i zawsze szczerze mówić, co o niej myślę. Natomiast oczywiście no jest to zawsze związane z jakimiś reperkusjami, To znaczy, o ile 30 lat mojego życia zawodowego przeżyłem w spokoju, tak przez ostatnie 6 lat. Mniej więcej raz na dwa tygodnie piszę wyjaśnienia do Rzecznika Dyscyplinarnego, ponieważ zwłaszcza nie wiem dlaczego Minister Sprawiedliwości mnie nie pokochał i co chwila przychodzą jakieś takie donosy na mnie. Ostatnio mam jakąś taką sprawę, która już chyba jest na etapie Sądu Najwyższego, że psim obowiązkiem prokuratury jest przestrzeganie prawa. Kiedyś powiedziałem coś takiego na konferencji, prasowej, związanej jeszcze z senatorem Piniorem i yy, no, od tego czasu mam postępowanie dyscyplinarne, które przechodzą, znaczy w zasadzie nie mam tych postępowań, bo oczywiście mm, adwokatura uznała, że mówienie o psim obowiązku to nie znaczy, że jest traktowanie kogoś jak psa, tylko jest to nawiązanie no, do pewnych, że tak powiem, wyrażeń, które w naszym języku znalazły swoje miejsce. No niemniej, ponieważ minister sprawiedliwości to wszystko zaskarża. Jesteśmy na etapie już chyba Kasacji w Sądzie Najwyższym. No ale podchodzę do tego z dużą, że tak powiem, jakąś takim dystansem, bo mam naprawdę styczność dzięki temu z niezmiennie ciekawymi ludźmi, bo pani Pawłowicz mnie niedawno oskarżyła, tylko już nawet nie pamiętam o coś, że jest zwierzęciem w ludzkiej skórze. Wilkiem z ludzkiej skóry i uznała, że ją przyrównuje do zwierzęcia. Także staram się to znowu wytłumaczyć pewne reguły językowe. Okręgowa Rada to przyjęła jako rzecz istniejącą. Pani Pawłowicz jednak nie była w stanie zrozumieć, że czasem mówienie o kimś, że jest zwierzęciem albo wilkiem, no nie znaczy, że się go przyrównuje do zwierzęcia. No to teraz powiedzieć do żony Kotku zaczyna być niebezpieczne. Trąci no, zwłaszcza jeżeli, jeżeli żona jest z, że tak powiem, pisowskich aktywistów, to może to się źle skończyć. No tak, to trzeba uważać. To rzeczywiście, ja mam taką hipotezę, dlaczego pana nie polubił, bo tak jak wczoraj mecena, mecenas Giertych Powiedział o gazecie wyborczej, dwa razy starał się dostać do kancelarii, pana Mecenasa Giertycha, ale dwukrotnie został odrzucony. I to może być jedna z przyczyn, dla których on pana nie lubi. Ale do mnie się w ogóle Że nie stają. Może także... pan to jakoś naprawić. No Myś nie, wie, nie kolega... pan go tak spo, spontanicznie zaproponuje, żeby. Mój kolega Giertych jest zawsze. O krok przede przydać, mną, nie? bo u niego jednak minister. Przyszedł po posadę, do mnie nie przyszedł. Giertycha podsłuchują, także ja się czuję troszeczkę taki no. zepchnięty. A pana nie podsłuchują? Nie podsłuchują. I sprawdził pan i Sprawdziłem, pan wie? ale jak wypłakiwałem się mecenasowi Giertychowi, właśnie, że jest zawsze o dwa kroki przede mną, to mnie pocieszył, że z jego wiedzy wynika, że są cztery programy inwigilacyjne i tylko na razie udało się tego Pegazusa rozpracować, więc pozostaje tylko przy nadziei, że może te trzy. Te inne pan jednak tamtego, były tak? szykowane na mnie. Wcale nie jestem tak od Romana gorszy. No Ja panu tego oczywiście serdecznie życzę, bo to jakby podnosi człowieka w, w oczach społeczeństwa. No, ranga rośnie, jak człowiek no nie, jest no, podsłuchiwany. Będzie... Jak nie jesteś podsłuchiwany, jesteś nikim. No. no Ale to będzie to samo, jak było z Solidarnością. Jeżeli ktoś nie spał na styropianie, to się nie liczył i następnie... Ja spałem. No i liczy się pan, widzi. Liczy się. Dostałem ostatnio list od... Yy... No takiego faceta z drugim nosem, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, który mi bardzo dziękuję za walkę z reżimem totalitarnym. Mam nadzieję, że podtrzyma to, no bo ja staram się, że tak się wreszcie z każdym reżimem totalitarnym troszeczkę walczyć w miarę moich bardzo skromnej Pan mówi o tym bohaterze, który chyba w wieku 6 lat z butelkami, z benzyną już ta, na ta, czołgi ta, okupacyjne. Ta, ta, ta. To wspaniały człowiek jest, tak? Nie, no wspaniały, no oczywiście, to tutaj nikt nie, nie podaje wątpliwości. Ale przejdźmy do Trybunału Stałym. Pan pozwoli, że ja zacytuję, ponieważ. Mm, Mam takie drobne podejrzenie, że część naszej publiczności może nie wiedzieć, co to jest ten Trybunał Stanu. To już mówię, że to jest konstytucyjny organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów urzędników państwowych za naruszenie konstytucji. Lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem, no i za popełnienie deliktu konstytucyjnego, i inne takie drobiazgi, a prezydenta to nawet tylko za przestępstwa pospolite i skarbowe można, więc przed tym Trybunałem Stanu stają prezydent Rzeczypospolitej, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, prezes NBP, prezes NIK, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, posłowie, senatorowie yy, i tak dalej, i tak dalej. W związku z, yy, yy, no, z tym, co czytam niemal codziennie w polskich mediach, podejrzewam, że Trybunał Stanu jest po prostu zawalony sprawami. Ile osób w tej chwili ryzykuje kryminał, spośród tych, które wymieniłem, bo właściwie Każdemu z nich można postawić zezwólty natury karnej i myślę, że zostały one postawione i pan to teraz rozważa w sumieniu swoim. Jesteśmy czy ich zawaleni. Wczoraj spędziłem cały dzień. W Trybunale, bo żeśmy uchwalili nowy regulamin. Natomiast mówiąc poważnie, no tego Trybunału nikt nie kocha, tylko to nie jest tak, że nie kocha go obecna władza. On w ogóle jest taką troszkę instytucją niekochaną, bo przecież to jest instytucja, która już działała w dwudziestoleciu i tam toczyła się jedna sprawa przeciwko i teraz oczywiście zaćmienie Chyba Ministerii finansów za niedotrzymanie chyba w 30 roku dyscypliny publicznej. Potem ona była. Ten trybunał troszkę działał, bo tam było parę osób postawionych w 90-tych latach w związku z akcyzą, z jakimiś tam przepisami dotyczącymi importu alkoholu. Potem nieszczęsny minister Wąsacz stanął przed tym trybunałem. Natomiast obecnie no, nie mamy nikogo, ale proszę za to nie obciążać trybunału, bo trybunał działa na zasadzie skargowości, czyli trybunał rozpatruje sprawy. Które zostaną wniesione. Czyli. To znaczy, to, 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 to niech miał, pan wyjaśni, dlaczego nikt nie wniósł sprawy w sprawie łamania konstytucji przez prezydenta, przez premiera, przez członków Rady Ministrów. I, i, I całej reszty tej listy. No, był tak, miałem. Dlaczego? Dlaczego? Film sami swoi. I wydaje mi się, że jeżeli władze mają sami swoi, to swoich nie będą próbować oskarżyć. Znaczy, bardzo ułomna jest konstrukcja w ogóle ustawy o Trybunale. Nad nią są prace. Ja zresztą od dawna się mówiłem, że jak gdyby w tej konstrukcji prawnej to nie ma żadnego sensu, bo mm, odpowiedzialność przed Trybunałem jest związana jak gdyby z m, przede wszystkim podjęcie uchwały przez Sejm o postawienie kogoś przed tym Trybunałem. Sejm czy Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat połączone? To są, to są różne, że tak powiem, w zależności od kogo to dotyczy, bo troszeczkę inny jest typ, na przykład prezydenta, który odpowiada tylko przed Trybunałem Stanu, on w ogóle nie odpowiada przed sądami powszechnymi. Ale istotą jest to, że musi być jak gdyby zgoda parlamentu. I ten parlament musi mieć określoną, kwalifikowaną większość głosów. I wtedy wyłania ze swojej, jak gdyby, grona oskarżycieli. Czyli de facto konstrukcja jest taka, że od większości sejmowej zależy, czy ktoś zostanie przed tym Trybunałem postawiony. No i, no ta, tak, no to... I teraz, biorąc pod uwagę, że przed Trybunałem odpowiadają w zasadzie, Osoby pełniące funkcje publiczne określone w ustawie, bo w jednym zakresie może odpowiadać poseł, ale w zasadzie dotyczy to urzędników, no to jest jak gdyby oczywiste, że ta większość sejmowa po prostu obsadza te posady. No, czyli to by się łączyło z koniecznością oskarżenia swoich przedstawicieli, czyli de facto oskarżenia siebie. W związku z tym jest to instytucja tak naprawdę martwa, no bo zawsze interes polityczny, prawie zawsze, wygrywa ponad interesem prawnym. No dobrze, a czy Trybunał Stanu został um, przejęty na własność Sprawiedliwości Ludowej? tak jak wszystkie inne trybunały, czy on jakoś się uchował i jest Trybunałem Rzeczywiście Niezależnym? Ten to znaczy, trybunał... to jest trochę tak, że znowuż nabór do Trybunału jest to dosyć nie gwarantujący bezstronności, dlatego, bo on jest związany, znaczy jak gdyby czas trwania kadencji jest związany z kadencją Sejmu, czyli Sejm na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera członków Trybunału. I wraz z rozwiązaniem, znaczy z, wy, z, wyboru, z pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu, rozwiązuje się stary Trybunał. W związku z tym, yy, zasada jest taka, że jest yy, pewna jak gdyby liczba członków w Trybunale jest, z, jak gdyby, proporcjonalna do głosów uzyskanych przez dane ugrupowanie. Jeżeli w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma większość, to większość Sejmu, yy, członków Trybunału jest. Wybranych przez Prawo i sprawiedliwość no czyli de facto te nominacje są związane z no Tak nie można wolą... zaskarżyć, a jak już zaskarżą to i tak nie skarżą. Z... Znaczy no, no tak byśmy daleko się nie posunął no bo to byśmy w tym momencie jak gdyby a priori podważali e, niezawisłość członków trybunału. Ej, panu bo... nie wypada bo pan jest członkiem. Nie tak. Bo... Nie, ale ja po prostu jak gdyby znam ludzi którzy byli w poprzednich kadencjach, byli w obecnych i jak to z ludźmi z było, znałem kilku jakby, przedstawicieli no, strony ideowo mi obcej, no, o których mogłem mówić tylko w najlepszych słowach i gdybym był na przykład w jakiś sposób przed nich sądzony, mówię oczywiście nie pełnię funkcji, która by mnie upoważniała do tego, to byłbym się czuł spokojny, no, ale nie mówimy tutaj o zasadzie, tylko mówimy o jednostkach, Trybunał Konstytucyjny. Zanim przestał być Trybunałem, to przede wszystkim nie był oparty o pewien, jak gdyby, priorytet polityczny, tylko merytoryczny, i tam była kadencja siedmioletnia, czyli jak gdyby bieżący układ sił parlamentarnych nie wpływał na obsadę. I wydaje mi się, że to było troszeczkę rozwiązanie mądrzejsze, i wydaje mi się, że już jak gdyby i ustawodawca, i opinia publiczna widzi, że tak naprawdę ten Trybunał jest fasadą. No i w tym roku myśmy, znaczy w tej kadencji myśmy się spotkali raz na za przysiężenie, no i teraz żeśmy się spotkali drugi raz na y, uchwalenie naszego y, regulaminu, więc jest to taka, no powiedzmy, instytucja nieodgrywająca dużej, że tak powiem, roli w życiu y, publicznym, no ale znaczy z jednej strony można powiedzieć, że dobrze, żeby się to zmieniło, z drugiej strony. Wcale nie chciałbym, żeby to się zmieniało, no bo stanięcie przed trybunałem no to łączy się z naruszeniem prawa, a oczywiście chyba marzeniem nas wszystkich byłoby, żeby polityka była czysta. Oczywiście odrzucając ten element sensacyjny, że jednak wszyscy te czy. Pan chyba kryminalne dalej już czy nie ma. Sz... ma pan bardzo intensywny sen w tej chwili, taki jak ten, który pomaga panu w pisaniu literatury trzeba pięknej. Trzeba marzyć, tej... panie doktorze, no, trzeba marzyć o Dobrze. pięknej, szlachetnej polityce. Przecież jeżeli sobie przypomnimy naszych ojców założycieli, prawda? No bo tak jak Amerykanie mają swoich, no my mamy. Nie, no, od każdej reguły są panie mecenasie. Demokracji. oczywiście. Ale jak słusznie mawiał. Otto von Bismarck, nie należy się z bliska przyglądać jak się robi kiełbasę i jak się robi politykę, bo to mniej więcej budzi obrzydzenie bo w obu wypadkach i jesteśmy w takim wieku, że słuszność tego twierdzenia... Nic no nie Pozbawiając się ideałów, stalibyśmy się nieszczęśliwi, więc ja jednak cały czas gdzieś nie właśnie tym snem mazowieckiego GMK Kuronia, czyli ludzi, którzy weszli i wyszli z tej polityki no, z niesłychanie czystymi rękoma. Tak. Tak, no cześć im rzeczywiście, bo to, bo, to, bo to było zjawisko zupełnie nadzwyczajne. No i cheniowójca pytałem... oczywiście, bo nie można go pominąć, o, jako taki o, 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 jak gdyby człowiek idealny w polityce, tak, najczystszy z tak. czystych. Myślę, że mógłbym tę listę ciągnąć. Ale pytałem już kilkoro wybitnych prawników, którzy siedzieli przed panem na tym miejscu. Pominąwszy prezydenta, premiera i całą tę listę właśnie VIP-ów, których sądzeniem zajmuje się Trybunał Stanu, no to jest jeszcze cała armia ludzi typu prezesi dużych koncernów tak zwanych państwowych, Hmm, e, 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 takich jak, nie wiem, szef CBA. E, tak, tak mówię sobie, przypadkowo oczywiście, e, których prawdopodobnie należałoby, e, wydaje mi się, jako lejkowi, że byłyby, is, że istniałyby przesłanki do postawienia ich przed najzwyklejszym trybunałem e, osądzenie ich, ewentualne skazanie, wyrzucenie klucza e, e, po tym, a nikt ich nie zaskarża. I oni dalej robią swoją działalność, która, jakby to powiedzieć, byłaby łatwo poddawała się cenzurze z punktu widzenia prawnego. Ale Panie Doktorze, pan teraz jest chyba w śnie nie pamięci, bo proszę sobie. Przypomnieć, że w 2005-2017 był dosyć niesławny, a obecnie zajmujące podstawowe stanowiska w państwie szef CBA i jego dwóch zastępców, no i oni zostali postawieni przed sądem nieprawomocnym wyrokiem za nadużycie uprawnień i zostali skazani U. na kilkoletnie wyroki. No I, I zostali i... ułaskawieni z naruszeniem praw. Zostali na ułaskawieni przez naszego prezydenta. No, i teraz, jeżeli byśmy. Z naruszeniem prawa, czy, czy nie? Czy, czy, czy miał znaczy, prawo czy... uzasadnić, ułaskawić kogoś, kto nie jest prawomocnym wyborokiem skazany? Co znaczy, tutaj ja powiem tak: jak ja to dowiedziałem się, jadąc w pociągu, ktoś zadzwonił do mnie o komentarz, no to powiedziałem, że jest to kuriozalne, bo rzeczywiście nie jest to możliwe. Na co moja przymiła zresztą rozmówczyni, panie daktor, po powiedziała mi, Opinie profesora świąkarskiego, gdzie on powiedział, że było to możliwe. Ja zgłupiałem zupełnie, zacząłem przeszukiwać komentarzy rzeczywiście w jakimś przedwojennym komentarzu, no, było takie zdanie, i myślę, że wtedy pan profesor pod wpływem mocy je powielił. Natomiast, no, jak gdyby późniejsze dyskusje na temat, na ten temat, orzeczenia, które zapadały, no, wskazały, że nie można. Kogoś ułaskawić przed, jak gdyby, jego skazaniem, no bo przede wszystkim doprowadzamy do sytuacji, że taką osobę uznajemy za winną, czyli tak naprawdę pozbawiamy ją prawa do. Obrony, no bo jeżeli ktoś mówi, ułaskawiam cię, to znaczy, że popełniłeś jakieś grzechy, więc tutaj można się dopatrywać jakiejś takiej niedźwiedziej przysługi. Więc oczywiście, w mojej ocenie, działanie prezydenta było działaniem bezprawnym, no ale proszę zauważyć, że jak gdyby rozmawiając o całej tej. Obecnej aferze Pegasusa. No dejdziemy, dejdziemy. Tak, tak, tylko że nie doceniamy w niej udziału prezydenta, bo przecież proszę zobaczyć, że te nazwiska wtedy z 2005 które zostały konsekwencji niepewności skazane, no i ta afera się, te nazwiska się gdzieś zaczynają pokrywać, no i jeszcze do, nie doszliśmy chyba właśnie do tego etapu, żebyśmy rozmawiali o udziale prezydenta, no bo jeżeli doprowadza się swoją bezprawną decyzją do tego, żeby takie osoby mogły kierować takimi właśnie resortami, powiedzmy, szczególnego niebezpieczeństwa, gdzie ta niebezpieczeństwo Bezpieczeństwo inwigilacji, naruszanie praw człowieka jest no, dużo wyższe niż w Ministerstwie Górnictwa czy gdzie indziej, no to wydaje mi się, że bierze się za to, co się stało, współodpowiedzialność. Więc dziwię się, że jeszcze jak gdyby rola prezydenta w tych zdarzeniach nie została w sposób właściwie no, omówiona. Give time to time. A proszę mi powiedzieć, bo ja, ja się spotkałem z opiniami na całkiem autorytatywnych prawników, którzy mówili, że od dawna, właściwie od co najmniej 2008 roku, a może nawet i wcześniej, istniały przesłanki do delegalizacji partii obecnie nam rządzącej. Z kilku paragrafów, czy pan podziela tę opinię? A jeżeli tak, to jakie to są paragrafy? Odbudowa Partii narodowo socjalistycznej znaczy wchodzimy w sytuację jak gdyby dla mnie trochę niezręczną, bo jestem członkiem Trybunału Stanu. Okay. No i teraz dokonywanie pewnych tego typu systemowo oceny w sposób publiczny no, czyni mnie mało wiarygodnym jako człowieka, no, który może się zmierzyć z tymi. Problemami w przestrzeni, że tak powiem, już sądowej. Natomiast oczywiście to niebezpieczeństwo jest o tyle małe, że tak jak powiedziałem, no, praktyka pokazuje, że swoich stawia się przed Trybunałem wtedy, kiedy. Przestają być już naprawdę swoimi, no więc tak, ale... niebezpieczeństwo jest hipotetyczne, natomiast, no wydaje mi się, że pewne, znaczy, staram się przynajmniej mówić o pewnych rzeczach systemowo, nie mówić personalnie. I teraz, no mówimy o zdarzeniach historycznych i mówimy o zdarzeniach obecnych. I teraz, według mnie, okres 2000, 5 2007 to jest na pewno y, okres rodzenia się populizmu, okres działalności partii nawiązujących do y, y, najgorszych w, wzros, wzorców. Jest taka y, książka y, takiego holenderskiego politologa, on się chyba Liminen nazywa, Wieczny powrót faszyzmu, która właśnie mówi o tych wszystkich neofaszystowskich, Działaniach, prawda? On mówi, że de facto de fasz, no, no faszyzm jest zdefiniowany. Tam pojawiają się pewne wspólne cechy, czyli wódz, czyli nawiązywanie no, 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 no. do. I... Umberto Eco wyliczył 14 punktów klasyfikujących faszyzm, i jakby to powiedzieć, właśnie ta partia, wszystkie te 14 punktów wyczerpuje. A poza tym istnieje książka pani Madeleine Albright, który, która się naprawdę na faszyzmie zna i która napisała książkę pod tytułem Faszyzm, która jakby apeluje, żeby nie nazywać su suwerenistami, żeby nie nazywać ich populistami, tylko nazywać ich tak, jak na to no tak, zasługują faszystami. Jeszcze, tylko jak gdyby samo wykazywanie pewnych cech działania faszystowskiego no nie jest karalne, prawda? czyli budowanie... To kodeks karny i konstytucja nie mówią, że nie wolno odbudowywać partii narodowo-socjalistycznych i bolszewickich. Współczesny, Współczesny faszyzm to jest jak gdyby budowanie według tych powiedzmy, zdefiniowanych cech. No, ale nie ma nic zakazanego w budowanie partii w oparciu o wodzostwo, prawda? bo jest zakaz nawiązywania do te, te, te pewnych treści związanych z neofaszyzmem. Ale tylko jeden ale... z 14 punktów. No tak, Wunder tylko trechu. teraz. Jeżeli budujemy partię wodzowską, no to nam się jako demokratom może to nie podobać, no ale nie możemy pozbawić ludzi o innych poglądach prawa do konstruowania swojego życia, czy prywatnego, czy politycznego. Jeżeli ktoś buduje partię opartą na... Populizmie, dopóki nie narusza prawa, znowuż ma do tego prawo. My możemy przestrzegać z punktu widzenia znajomości pewnych, że tak powiem, zataczających się kół stoi, do czego to prowadzi. Niech pan, wybaczę, pan się na tym zna. Ani konstytucja, ani kodeks karny, według mojej wiedzy, nie definiują populizmu, więc tutaj jest strasznie płynna możliwość oceny, czy coś jest populistyczne, czy nie. No. No tak, tylko ja dążę do tego, że, żebyśmy nie doprowadzili do pewnego absurdu i nie mówili, że wszystko, co nam się nie podoba, jest zakazane, prawda? I teraz, jeżeli z doświadczeń zeszłego wieku nie akceptujemy partii wodzowskich, to nie możemy tych partii zabronić. Jeżeli razi nas pewna narracja populistyczna, to nie możemy nikomu tej narracji zabronić. W momencie, jeżeli ktoś się odwołuje do symboliki neofaszystowskiej, do haseł neofaszystowskich, to wtedy wchodzi to w obrębę, że, że tak powiem, czynów karalnych. I teraz w mojej ocenie 2005-2007 no to jest rodzenie się pewnego wzorca neofaszystowskiego w sensie jak gdyby Sposobu działania, bo oczywiście nie ma tutaj żadnego odniesienia do neofaszyzmu. I zresztą to nie jest tylko Polska, prawda? To jest przecież cały wielki problem obawiany przez politologów, tylko to, to było. Coś nieakceptowanego, z jednoczesnym jak gdyby naruszaniem prawa przez poszczególnych funkcjonariuszy. Ja bym nigdy w 2005-2007 nie, od, nie odważył się mówić o pewnego rodzaju zorganizowanej grupie mającej na celu naruszanie prawa. Natomiast od 2005 możemy mówić o pewnym systemowym działaniu które jak gdyby przejawia się w kilku kierunkach, czyli przede wszystkim w przekraczaniu uprawnień przez funkcjonariuszy. W działaniach związanych z niegospodarnością, działaniem związanym z niszczeniem organizacji wymiaru sprawiedliwości. I tutaj możemy mówić o pewnym działaniu zorganizowanym, działaniu systemowym, i ja tak się złapałem na, to, na tym, że tak mniej więcej raz w miesiącu no, piszę jakiś artykuł, czy to do gazety, czy to Rzeczpospolitej, czy gdziekolwiek indziej. Jak gdyby, no wskazując wprost, że w mojej ocenie doszło do mm, naruszenia konkretnych przepisów prawa przez y, osoby pełniące no, wysokie funkcje publiczne. No i doszliśmy do sytuacji takiej, kiedy mm, z jednej strony mamy zupełną anarchię po stronie władzy, z drugiej strony mamy prokuraturę, czyli mm, podmiot powołany do ścigania, Przestępstw, który jak gdyby przestał zupełnie wykonywać swoje obowiązki, albo dokonuje selekcji. To znaczy, najpierw patrzy, kogo ewentualne zarzuty mają dotyczyć, a potem dopiero decyduje czy podjąć jakiekolwiek działania. No i tutaj, żeby nie być gołosłownym, przypomnijmy sobie historię pani pro, prokurator Brzosek, która wszczyna postępowanie, które może iść w kierunku osób z obecnego establishmentu. No i po kilku godzinach to postępowanie zostaje umorzone. I teraz... Obe... Odgórnie, nie odbórnie, sama odbórnie, ona. Tak, tak. No więc obejrzmy sobie jak gdyby historię na przykład kwestii y, oświadczeń majątkowych, prawda? Z jednej strony mamy polityków opozycji, gdzie y, wytacza się, działa i po prostu wielo, miesięczne, wieloletnia praca całego sztabu ludzi, żeby znaleźć rozbieżność kilku tysięcy złotych w oświadczeniu. Z drugiej strony, no, oczywiste nieprawdy, które są zaważone. W związku z tym wydaje mi się, że w tej chwili doszliśmy do sytuacji, że prokuratura stała się najbardziej patologiczną organizacją w naszym kraju. No i nie wyobrażam sobie, jak gdyby, powrotu do normalności. No i sporą konkurencję prokuratura, no. No tak, ale wydaje mi się, że jednak ma palmę pierwszeństwa. i No wydaje mi się, że policja jest... Straż graniczna? Jed... No tutaj wchodzimy już w zupełnie inną... No tak, inną, tak w innego rozważania. W inną sferę. Straż... Jak wspominałem, mam mnóstwo pytań do pana, panie mecenasie, w związku z tym... Chciałbym Jedźmy. jechać, jechać nie dalej. Woła. Tak, tak. Yy, nie odpowiedział Pan na moje pytanie, czy, 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 czy istnieją znamiona, czy nie, ale przez indukcję uznajemy, że znamiona może istnieją, ale nie ma szans niczego z tym zrobić. Dobrze? Zsumowałem pański wywód. To znaczy, no. Ja, jeżeli byśmy powiedzieli, że nie ma szans, to znaczy, że się gdzieś poddajemy. Prawda? O, I to też będzie za chwilę tematem naszej rozmowy, ale yy, yy, chciałem jeszcze Pana zapytać o jedną konkretną sprawę, bo był wyrok yy, sądu uniewinniający profesora Sadurskiego, który powiedział, że PIS to jest yy, zorganizowana grupa przestępcza. Profesor Sadurski został uniewinniony, jak wiadomo, i czy w związku z tym każdy ma prawo w tej chwili powiedzieć, PIS to jest zorganizowana grupa przestępcza, czy ten wyrok nie oznacza takiej? Automatyzmu takiego. To znaczy, na pewno nie oznacza, no bo gdybym powiedział, że otwiera taką drogę, no to każdy, kto następny stanąłby przed sądem, by miał, że tak powiem, do mnie, określone roszczenie, albo wręcz no, można by mówić o podżeganiu do pełnienia przestępstwa. Każda wypowiedź ma swój kontekst. Prawda? I teraz nie hmm. można. Czegokolwiek y, ocenić, po, ty, poprzez powiedzenie, że jeżeli ktoś powiedział takie słowa, to y, wszyscy mogą tych samych słów użyć. Innymi po słowy pierwsze, nie wolno, proszę Państwa, mówić z tego publicznie, bo mogą Państwo iść pod sąd mimo uniewinnienia profesora Sadurskiego. To, mam kolejne no, w pytanie tym w Pan z tym... dokonał pewnego, że tak powiem, zamknięcia prawa do głosu. Proszę, powiedzieć, że, proszę pamiętać, że każdy z nas ma prawo do krytyki i prawo do rzeczowego, rzeczowej oceny rzeczywistości i teraz jeżeli nawet jakieś słowa są trudne, obraźliwe, to dana osoba może bronić się dowodem prawdy i na tym polega sprawa o zniesławienie jeżeli powiemy o kimś, że jest złodziejem on nas pozwie to my mamy prawo przeprowadzić dowód prawdy czyli wykazać, że on istotnie jest. Natomiast oczywiście mówię, to jest bardziej, dużo bardziej skomplikowane, bo forma wypowiedzi, czy to jest felieton, czy to jest jakaś inna polemika artykułów, wszystko jak gdyby jest brane pod uwagę. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że nie możemy artykułować prawdy, bo człowiek może być kontrolerem władzy, człowiek ma prawo tą władzę oceniać. No, Marta Lempart, która też tutaj siedziała na pańskim miejscu, kiedyś powiedziała, że Ordo Juris to jest organizacja <laughs> fundamentalistyczna finansowana przez Rosję. Sąd wydał. Y Wyrok zakazujący przez rok mówienia Marcie Lempart, że Ordo Juris jest organizacją fundamentalistyczną i finansowaną przez Rosję. Czy to implikuje, że cała reszta społeczeństwa może mówić, zwłaszcza w kontekście dowodów przedstawionych w znanym eseju długim pani Słuchanek, Słuchanow, przepraszam, oczywiście, która przytacza dowody na to, że Ordo Juris jest finansowana przez Rosję? a że jest organizacją fundamentalistyczną, to chyba nie trzeba tego udowadniać. To jest pytanie, z którym sąd się mierzy nie tylko przy pani Lempart, bo powiedzmy pewne nawiązanie do sekty wygłosił Radosław Sikorski też, którego mam zaszczyt reprezentować w sporze z Ordo Iuris, którego Pozwało I mam nadzieję, że wykażemy, że on był do tego w jakiś sposób uprawniony. Natomiast proszę pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsze, to jest taka forma obrony poprzez zasypywanie pozwami każdego. Na przykład, jakimś takim przedstawicielem tego był pan prezes Obajtek, który jak gdyby, kiedy wyszły na. Wszystkiego, kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z nieruchomościami, no w odpowiedzi na dość krytyczne uwagi, zasypał po prostu wszystkich krytyków hmm, aktami oskarżenia bądź ochroną osobistych. I teraz, jak gdyby hmm, organizacje zajmujące się badaniem wolności badają to, Zjawisko i na pierwszym miejscu jest ordo iuris właśnie w tej metodzie działania. Czyli oni przyjmują prostą zasadę. Jeżeli o nas mówisz źle, to cię pozwę. No i w związku z tym, jeżeli ktoś stara się mówić źle o ordo iuris, natychmiast no, musi liczyć się z pozwem. I Teraz dochodzimy do kwestii drugiej, no, czyli to jest, wolno, to jest wolność o niezawisłe mm, sądy, czyli tak naprawdę tym, co zaj o czym zajmuje się od kilku lat. I mm, no, niestety sądy, które Pozostały niezawisłe w mojej ocenie, bo jest to wspaniale, mówię o sędziach, broniąca się grupa społeczna, bo tak jak prokuratura może to że nie całkowicie skapitulowało, byłaby nieeleganckie, no wobec tych dzielnych prokuratorów, którzy założyli stowarzyszenie i się sprzeciwiają, no ale oni są w znacznej mniejszości. Natomiast sędziowie e w justicji, czy, no, czy w innych organizacjach, które jak gdyby powstały niezależne, no, st stwarzają jak gdyby wspaniałą. Próbę utrzymania tych monteskiuszowskich wartości. Natomiast nazwijmy to, udało się jakąś ten stopień sądów, prawda, jednak pozbawić tego tej dozy niezawisłości, niezależności, jak izba dyscyplinarna. No i teraz. O, właśnie, przepraszam, proszę mi pozwolić. Dosłownie kilka dni temu wyborcy napisały, że żołnierze ziobry idą po nielegalną izbę dyscyplinarną. Czyli Izba jest niezbyt wydajna, zdaniem prawdopodobnie, czy ministra Ziobry, czy, 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 czy jego przełożonych z koalicji. I czy to oznacza, że dostali polecenie kolejnego przekręcenia śruby niezależnym sędziom, że nie są zadowoleni z tego, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości? Znaczy ja nie wiem, jakie oni dostali polecenie, no i my wychodzimy z prostej, że tak powiem, definicji, że izba po pierwsze nie jest sądem, a osoby tam zasiadające nie są sędziami, no tylko mężczyznami, kobietami przebranymi w togi. Zresztą no ja tam dość często występuję i muszę dokonać dużej pracy intelektualnej, bo jednak występując w todze w budynku sądu przez 30 parę lat pracy nauczyłem się używać sformułowań w wysokim sądzie. No i teraz w Izbie Dyscyplina nie mogę określić, drodzy panie, drodzy panowie, natomiast no, czasem mi się gdzieś wymsknie, i pamiętam jak na sprawie sędziego Tulei bardzo przepraszałem mężczyznę ubranego w togę, że zupełnie przez przypadek, przez przejęzyczenie użyłem wobec niego sformułowanie sędzia. Więc takie mamy swoje troszkę intelektualne przygody wobec tych wszystkich neoorganizacji. Natomiast, jak gdyby no istotą jest to, że doszło do sytuacji prawniczo obrzydliwej, że my idą, że jak sześć lat temu szedłem do sądu, to w ogóle nie patrzyłem do kogo, kto będzie sądził, prawda? bo wychodziłem z założenia, że staję przed niezawisłym sądem że ci ludzie jedni mogą być lepiej przygotowani do mniej jedni mogą być bardziej bystrzy do mniej ale wszyscy są niezawisłymi sędziami którzy biorą pod uwagę stan faktyczny i prawo obecnie jak ja idę do sądu to pierwsza rzecz to patrzę czy ktoś jest sędzią z tego nowego KRS-u czy jest sędzią stałym czyli spełniającym te wszystkie wymogi niezależności i po prostu no, czasem orzeczenia, które zapadają, no, zaczynamy traktować w kategoriach właśnie nie prawnych, tylko politycznych i to jest przerażające. Ja pamiętam, że no, kilka miałem takich wyroków, że przecierałem oczy ze zdziwienia i dopiero patrząc na Osobę stojącą po drugiej stronie, czy to był premier, czy to był obecnej władzy, czy ktoś inny, no dopiero byłem w stanie zrozumieć, jakimi tropami szły myśli składu orzekającego. No i to jest niestety strasznie przykre, no przynajmniej dla mnie, bo dla mnie ten sąd był domem, miejscem pracy, prawda? No i zawsze tam chodziłem z taki naładowany dobrymi emocjami, że przed niezawisłym sądem będę mógł przeprowadzić jakiś tok myśli. Myślowy, który zostanie w sposób właściwy, że tak powiem, wyważony, oceniony. Ja w tej chwili jak widzę, że mam sędziego z, powiedzmy z rozdania politycznego, no już nie mam takiego przekonania, że ja um, po prostu stanę oceniony z punktu widzenia prawa, bo być może polityka tutaj stanie się... I co pan zmieszyć. wtedy robi? Co pan wtedy robi? Widzi pan, sędzia jest taki, a taki. Nie będziemy wymieniali nazwisk, żeby nie popaść w, w konflikt prawda, z prawem, żeby nie ryzykować. Ale z góry pan wie. Nie, nie, ten... nigdy nie wiem z góry dlatego, bo nigdy... Nie, nigdy nie wiem z góry, bo gdybym powiedział, że wiem z góry, to znaczy, bym przekreślił jakikolwiek sens mojej no właśnie. pracy. To, I teraz dopóki zapytaj, czy ten walczę, sens... jest szansa. I muszę powiedzieć, że kiedyś było tak w sprawie pana sędziego. Właśnie Goratulei, gdzie chodziło o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie, doprowadzenie. doprowadzenie. Tak. Stanęliśmy wraz z kolegami przed Izbą Dyscyplinarną, przed człowiekiem, no powiedzmy, dosyć przez demokratyczną pracę ocenianym w sposób krytyczny. No i dziennikarze pytali, po co tam idę. No ja mówiłem, że Adwokat musi bronić wszędzie, jeżeli ma bronić w piekle, zejdzie do piekła, i zszedłem jak gdyby do piekła, żeby no, powiedzieć, że walczyliśmy do końca. I muszę powiedzieć, że po pierwsze, jak gdyby nastąpiła jakaś zmiana z moimi dotychczasowymi doświadczeniami w tej izbie dyscyplinarnej, bo sprawa była prowadzona z zachowaniem reguł. Ja, co prawda, zostałem pozbawiony głosu w trakcie przemówienia, ale no nie mogę powiedzieć, że sobie też na to w jakiś sposób nie zasłużyłem, bo mój wykład o zasadach demokracji w drugiej i pół, pół godzinie, jak gdyby no można było interpretować jako zbyt oddalony od reali mniejszej sprawy, ale hmm, potem ten głos mi został przywrócony, natomiast hmm, jak gdyby zapadł wyrok, orzeczenie hmm, pozytywne z bardzo mądrym uzasadnieniem, czego myśmy się w ogóle hmm, nie spodziewali, więc czasem są rzeczy na niebie i ziemi, o którym śniło, śniło się filozofą. i wie pan, ja mam takie hmm, wzory, Jakiś zawodowy literacji, znaczy mam tych wzorów dużo, ale jest taką, taka książka Zabić Drozda, prawda? Którą pewnie wszyscy kochamy. No i tam jest ten adwokat filmowy, chyba Gregory Peck, prawda? Bo tam była świetna ekranizacja. No i on broni w sprawie czarnoskórego mężczyzny oskarżonego na, o gwałt na białej kobiecie, sądzonego przez białą ławę przysięgłych. 30 lata południe Stanów Zjednoczonych, no więc jest jak gdyby oczywiste, że jest dogmat prawdomówności białego, czyli w momencie, jeżeli biały pomawia, no to nikt nie da wiary czarnoskóremu. No i ten biały adwokat podejmuje się obrony tego czasu czarnoskórego. On broni świetnie, wygłasza, Fantastyczne przemówienie. Oczywiście przegrywa. Wychodzi z machu sądu. Tam jest, żegnają go na stojąco ci czarnoskóra publiczność, która była jak gdyby widzami. No i teraz dlaczego to mówię? Bo są sprawy, gdzie idziemy po to, żeby przegrać, ale po pierwsze dajemy po prostu, no, jakąś nadzieję. Dajemy. Dowód prawdy, a poza tym, no, w ten sposób, gdzieś zmieniamy rzeczywistość, bo proszę sobie, po, on, ten bohater to jest Antikus, prawda, ten, on się Antikus nazywał, y, zabić drozda. Gdyby, nikt się takich spraw nie podjął, gdyby nie było wygłoszonych takich 100, 200, Przemówień, które były skazane na niepowodzenie, ale były wielkimi mowami obojętnymi, no to proszę sobie zadać pytanie, czy mm, 30 lat później by został zniesiony apartheid, prawda? No i teraz, nawet jeżeli przeczuwamy, że Przegramy, no to jeżeli byśmy nie dawali głosu prawdy, gdybyśmy nie manifestowali przed tą izbą dyscyplinarną, która nie jest sądem, no to w tym momencie, jak gdyby, to by się działo bez jakiegokolwiek oporu. Więc Przynajmniej w, przy, co do adwokata, jest jakiś obowiązek sprzeciwiania się bezprawiu. No i nawet jeżeli idziemy do ludzi, którzy. czyś Czyjś los jest w rękach ludzi, którzy są niegodni noszenia tuk, którzy nie są sędziami, i No trzeba przed nimi stanąć i trzeba krzyczeć. No każda kropla po prostu gdzieś drąży skałę. Wygłosił pan wspaniałe przemówienie. W obronie i pańskiego zawodu, w obronie demokracji, w obronie sprawiedliwości, w obronie prawa. Dziękuję za nie i szapo. Ale zadałem, chciałem panu zadać takie pytanie, jakie zadałem już sędziemu Tulei, który tu siedział. Kto poniesie odpowiedzialność za funkcjonowanie tej nielegalnej izby dyscyplinarnej i jaka to będzie odpowiedzialność? Pogrożenie palcem, grzywna? Więzienie. Hmm. To, znaczy, no, to zno... jest nielegalna. Znowuż wchodzimy w bardzo trudne no tak, tak. zagadnienia, bo po Ale... pierwsze jest domniemanie niewinności, po drugie nie wydajemy, wy... nie wydajemy wyroków, dopóki sprawa się toczy. A tu jeszcze nie toczyła się sprawa. Europejski Trybunał więc... Praw Człowieka wyrok wydał yy, a... i możemy się nim posiłkować. Co do nielegalności funkcjonowania tej izby, chyba nie może być wątpliwości. No, tak, znaczy nie to było oczywiste w momencie, kiedy w ogóle ten organ był tworzony, więc tutaj ja zastanawiam się, jak odpowiedzieć na pana pytanie, bo ja nie mogę przesądzać winy, prawda? Bo gdybym mówił o przesądzeniu winy, czyli powiedziałbym, ktoś jest winny, ktoś za to poniesie odpowiedzialność, no, to bym się tak, sprzeniewierzył tak. tym zasadom, które... Jestem orędownikiem, a nie może być tak, że pewne zasady naruszamy, kiedy jest nam wygodne. Natomiast jeżeli byśmy wyroku... przeanalizowali, no to wydaje mi się, że od początku było wiadomo, że ta izba działa w sposób jak gdyby niewłaściwy. Teraz mamy najpierw kwestię, w ogóle powołania tego, czyli moment ustawodawczy. No i tutaj mamy problem, dlatego, bo nie ma odpowiedzialności, nazwijmy to zbiorowej y, posłów zagłosowanie. No chyba, żeby. Ktoś postawił tezę, że była to zorganizowana grupa mająca, działająca wspólnie w porozumieniu w celu naruszenia prawa, no ale myślę, że jednak mm, konstrukcji nie byłoby to jak gdyby dostępne. Ale teoretycznie to jest możliwe, no, tak? Teoretycznie... Że powiedzmy sobie, nastąpi cud, z nieba zejdzie anioł i w Polsce nastanie demokracja. To no tak, tylko proszę, ci, którzy głosowali, no tak, którzy tylko dzisiaj są posłami, pamiętać, mogą ponieść odpowiedzialność karną za swoje głosowanie. Będzie to bardzo trudne, dlatego bo jak gdyby no, nie można szukać się bezpośredniej, znaczy, bardzo trudno będzie dowieść akt głosu z aktem naruszenia prawa. Natomiast jak gdyby już wchodzimy Sferę, na Jeśli przykład... się odnajdzie dokument, prawda, ten przekaz dnia, ten, tak to się bodaj nazywa te instrukcje z, z Nowogrodzkiej do posłów. Znajdziemy taki przekaz dnia, macie głosować tak, a tak. Czy to nie będzie wystarczającym dowodem? No to, yy, to może być dowodem dla sprawca, sprawstwa polecającego dla, tych, którzy ten przekaz dali. prawda? Czyli jeżeli ktoś nakłaniał, podżegał do zachowań bezprawnych. No to w tym momencie on może odpowiadać, no ale trudno powiedzieć, że każdy z osób, prawda, głosujących była członkiem pewnej grupy, która ma na celu naruszać prawo, prawda? Niektórzy działali według własnego przekonania, sumienia, m, dobrej wiary. No to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, natomiast wydaje mi się, że jak gdyby m, już Krajowa Rada Sądownicza, która nominuje do tej Izby, może, że tak powiem, być pod lupą prokuratora. Przyjęcie… Jaka jej grozi odpowiedzialność? Przekroczenie uprawnień. I jakie z tego powodu mogą być kary? No, jakie mogą być kary? W zależności od tego, jaki był motyw. To jest przestępstwo do trzech lat, ale jeżeli ono jest w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo osobistej, może być do dziesięciu. Teraz mamy do czynienia z. I samymi... KRS mają świadomość tego, że. Ja pan, może na nadejść dzień, w którym znaczy, zostaną skazani na śmierć? Nie, lat na mają dzień, znaczy nie? Mają świadomość przepisów prawa, natomiast wydaje mi się, że nieszczęście, które miało miejsce i po w 2005 roku i zresztą wielokrotnie w innych sytuacjach, czyli ta, no, niepociąganie polityków do odpowiedzialności. Tworzenie, że tak powiem, no pewnego świętych krów, nazwijmy to gatunku, no, wyrobiło takie przekonanie, że żadna władza nie będzie miała tyle determinacji, tyle chęci, żeby nas za te działania rozliczyć. Zwłaszcza, no może... że są precedensy. No, przecież było głosowanie nad skierowaniem sprawy pana Zbigniewa Ziobry do Trybunału to... Stanu. I posłowie. Yy, tak, znaczy, no wszystko jest na własną prośbę. To, znaczy, i, to, co się stało, jest rzeczą absolutnie zawinioną przez opozycję. To, że opozycja nie potrafiła z punktu widzenia prawnego, że tak powiem, doprowadzić do odpowiedzialności za. Zdarzenia 2005-2007 to jest jej wina. To, że nie była w stanie stawić się w komplecie yy, na głosowaniu Trybunału Stanu, jest jej wina, więc to jest tak, że na ogół to jest coś za coś, prawda? To nie jest tak, że. Właśnie nagle... pan podejrzewa, że tam było coś za coś, że nie stawili się dlatego, że. Nie, nie, ja mówię coś za coś, w sensie, że pewne zdarzenia wynikają z pewnych zaniedbań. Przecież to, że nagle. Znaczy, nie podejrzewa pan, że tam był jakiś teraz, że jeżeli zagłosujecie, się no przeciwko podejrz... Ziobrze, to no my... nie na Was że Podejrzewam, wyciągnę. ponieważ no, tak jak Pan mówił o pewnym, że tak powiem, sformułowaniu Bismarka, o zbliżeniu się do polityki. tak, no, Nie jestem dzieckiem i wiem, że polityka cuchnie i dlatego trzymam się od niej z daleka. Natomiast ja jak gdyby no, nie mam żadnej wiedzy mówiącej poza jakimiś plotkami, mówiącej o tym, że został powiedzmy zawarty tam jakiś układ, natomiast wydaje mi się, że jak gdyby to, co się dzieje, czyli naruszanie prawa w sposób ostentacyjny, w sposób no, taki powiedziałbym chuligański, dlatego bo na oczach nawet nie w sposób ukryty, w sposób wyzywający, no, jest jak gdyby właśnie powodem pokazania zupełnej indolencji państwa w rozliczaniu tego typu zachowań, czyli ja jestem głęboko przekonany, że gdyby Pan zaprosił członka KRS-u, nalał mu lidy wódki i doprowadził do pewnej szczerości wypowiedzi, on by powiedział, no kochany, no oczywiście, żeśmy rozjawiali, jak pijane zające, ale nam mogą naskoczyć, bo nam nikt nie zrobi, a co żeśmy zaszaleli, to nasze. No i wydaje mi się, że to jest mniej więcej... I to przecież... bardzo smutne, co Pan mówi. Tak? No Jest bardzo smutne, dlatego gdzieś wydaje mi się, że do Doszło do pewnego przelania czary goryczy. Przecież proszę zobaczyć. I z tego przelania coś wyniknie? No, wydaje mi się, że niech Pan zobaczy, że przynajmniej w tej branży spra wymiaru sprawiedliwości powstał olbrzymi opór społecznościowy. Olbrzymi? Olbrzymi opór. Ja mówię branżowej. Proszę wziąć pod uwagę, że. Sędziowie są bardzo specyficznymi ludźmi. To są ludzie, którzy są gdzieś, no, troszeczkę zamknięci w swoich gabinetach, nie występujących na wiecach, nie występujący publicznie. No to są ludzie, którzy mają bardzo duże ograniczenia, jak gdyby z punktu widzenia zasad etyki. I nagle, jeżeli ci ludzie, Potrafili się tak zorganizować poprzez justycję, poprzez temis. Jeżeli ci ludzie organizują wiece, jeżeli ci ludzie występują w obronie swoich kolegów, w marszach, jeżeli to jest tak naprawdę w tej chwili najbardziej aktywnie protestująca grupa, no to mówimy o nieprawdopodobnym oporze. Niech Pan znajdzie tak, sytuację. Tak, to zgadzam, to jest punkt niech Pan znajdzie dla... sytuację, gdzie w prokuraturze, czyli hierarchicznej jednostce, gdzie sankcje, gdzie odwetowość jest olbrzymia, tworzy się stowarzyszenie prokuratorów, nawet jeżeli ona liczy tam iluś członków, która jak gdyby no, pokazuje Całość patologii tej instytucji. Więc, więc teraz ci żołnierze Ziobry, którzy idą do Izby Dyscyplinarnej, idą tam po to, żeby zlikwidować tę organizację prokuratorską, żeby rozbić organizacje sędziowskie? No to na pewno przecież izba dyscyplinarna. No, ja ja pan co, myśmy ostatnio z, z moim przyjacielem naszym Zacharskim napisali taki artykuł o tym, jak próbuje się wykończyć pana prezesa Markiewicza. Ten artykuł chyba się jeszcze nie ukazał, ale y, zrobiliśmy tak, że odwołaliśmy się do tekstu Libermana, który w 28 roku jesienią napisał taki tekst o kneblowaniu sędziów, który można by było tak naprawdę... Opublikować dzisiaj wszyscy by myśleli, że to jest tekst absolutnie Boże, aktualny. Boże, ile tekstów z lat 20. i 30. ubiegłego wieku dzisiaj wyglądają tak jakby tak, były ja napisane właśnie, kwadrans temu, zwłaszcza z ale z z tego roku. No i w każdym razie ten tekst Libermana był tekstem napisanym w wyniku dekretu z ósmego roku wprowadzonym przez prezydenta o sądach powszechnych, gdzie właśnie wprowadza się pewnego rodzaju Metody nacisku na sędziów i daje praktycznie nieograniczone uprawnienia ministrowi sprawiedliwości do eliminowania sędziów niepokornych. No i tylko tutaj zaszła ta zmiana, że tam robił to minister, mógł robić własnymi rękoma, natomiast no tutaj po prostu, żeby sobie rąk nie brudzić, on sobie stworzył izbę dyscyplinarną, która no miała na celu. Jak gdyby eliminowanie tych wszystkich, no, którzy maczuga, są. Jak zwał, tak zwał, ale chodzi niepokorni. o to, żeby no, tylko, w pan, no, Teraz jest kwestia taka, że ci ludzie, no, mówię, no są w tej zmi dyscyplinarnej, mamy immunitety nikt nam nic nie zrobi. No i teraz jak gdyby jedynym sposobem, to bycie takim sumieniem, taką przypominajką. No i tak jak mówię, no ja co, raz tam w miesiącu piszę artykuł, jaka taka przypominajka zostały naruszone takie, takie, takie tak. przepisy, za to grozi taka odpowiedzialność. I myślę, że determinacja środowiskowa jest tak duża, że to nie będzie w stanie się rozejść po kościach. To znaczy nowa władza, która by chciała to zatuszować, no, po prostu spotka się z takim samym odium nienawiści, jak ta, która jak gdyby działała, bo nie możemy porównać tego, co się dzieje z, lat, z 90., z rokiem 89, prawda? Kiedy Strzembosz dostał, jak gdyby, zadanie, no, w jaki sposób. Zrobienia tego nowego sądownictwa. No to nie, był, nie polegało wtedy na tym, żeby wszystkich odrzucić, tylko no ci ludzie pracowali w określonych warunkach i porządni powinni swoją wiedzą służyć dalej. Natomiast obecnie wchodzenie w te struktury, izba dyscyplinarna, na tym podobne, no łączyło się ze świadomością naruszania prawa i złą wolą. I teraz, jak gdyby doprowadzenie do tego, żeby osoby, które prawnicy, którzy naruszają prawo, mogli funkcjonować dalej jak gdyby w obrębie posługiwania się paragrafami, no to byłby po prostu policzek dla wymiaru sprawiedliwości. No sobie nie wyobrażam, żeby sprawiedliwość mogła być filmowana przez ludzi, którzy się sprzeniewierzyli, bo tu nie mówimy o mądrości czy głupocie, o poglądach, mówimy o łamaniu prawa. Złej woli i łamaniu prawa. Teraz muszę przejść do pytania, które planowałem zadać w dziesiątej minucie, <noise> czyli Pegasus. Dlaczego pański kolega po fachu, mecenas Roman Giertych, jest wrogiem numer jeden rządzącego ugrupowania? Dlaczego oni się go tak strasznie boją? Dlaczego się boją? No ja nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego się boją, bo mi się raczej przedstawiciele obecnej władzy nie zwierzają. Raczej jak ich przesłuchuję w sądzie, to muszę się bardziej zo, dopytywać, żeby w ogóle chcieli odpowiedzieć na jakieś pytanie. Natomiast no wydaje mi się, że przede wszystkim mecenas Giertych jest no takim zwierzęciem polityki. To znaczy on jest z jednej strony prawnikiem, czyli ma... Olbrzymi taki warsztat, powiedzmy. Z drugiej strony ma dużą wiedzę polityczną, doświadczenie polityczne. I teraz on z jednej strony tej władzy siedzi gdzieś na karku, ale z drugiej strony on to też w jakiś sposób chce zdyskontować politycznie. Jest człowiekiem o niezwykłej, inwencji, determinacji, odwadze i jest człowiekiem niezwykle mądrym, bo można tycha lubić, lubić, nie lubić, ale jest to człowiek wielkiej, jak gdyby wiedzy, wielkiej inteligencji i tego mu nikt nie może odebrać. Dobrze. Jeżeli mecenas Giertych wie coś, mhm. czego się władza boli, to dlaczego, nie, boi, to dlaczego nie mówi tego teraz? Znaczy nie, no, mecenas Giertych przede On wszystkim się, dąży trzymając to w tajemnicy naraża chyba, nie? No tak tylko pan ma założenie, że mecenas Giertych wie coś co mogłoby w tą bułacę uderzyć? Ja takiej wiedzy nie, nie mam. No, ja, z jakiego innego powodu mogliby go tak strasznie no, przesłuchiwać i prześladować? Znaczy, proszę pamiętać o jednej rzeczy: że mecenas Giertych, kiedy był przesłuchiwany, był wraz ze mną pełną pana Birfelnera. Właśnie. Pan chwilę... Birfelner był osobą, która miała nagrania z panem Kaczyńskim. Pan Kaczyński nie wiedział, ile jest tych nagrań. Pan Kaczyński nie wiedział, jakie dokumenty są. Pan Kaczyński obawiał się, że mogą wyjść dużo gorsze rzeczy niż wyszły. No i w tym momencie przeszkodziło o to, żeby. Ustali się, się co grozi. Przecież proszę zobaczyć, że jak myśmy z panem Bigfelnerem poszli na przesłuchanie do prokuratury, bodajże to był luty 2019 roku, w poniedziałek, to co odkrywają dziennikarze faktów? Że we wtorek albo w środę w tajnym lokalu Ministerstwa Sprawiedliwości odbywa się spotkanie prokuratora generalnego czy Zbigniewa Zioby z. Panem Kaczyńskim. No i teraz, oczywiście, panowie mówią, że omawiali jakąś bardzo istotną rzecz, no ale gdyby inaczej poprowadzić wyobraźni, no to ja bym sobie bardziej, gdy mi ktoś kazał obstawiać, co tam się działo, no to było relacjonowanie bardziej, co się działo na przesłuchaniu, jakie zostały podane dowody obciążające. No i teraz, oczywiście, Przecież służby nie wiedzą, czy to jest wszystko, czym pan Bickfelner, a w konsekwencji jego pełnomocnicy dysponują, czy są jeszcze inne dokumenty. No więc zaczyna się inwigilować, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo. Proszę zobaczyć drugą rzecz. Pan mecenas Giertych jest pełnomocnikiem Donalda Tuska. Tak? By i reprezentuje go w różnych sprawach. No rozmowa klient-adwokat to jest... Pewnego rodzaju zwierzenie, tak? No i teraz to jest tak, jakby, przepraszam, no ale ta cała grupa weszła do konfesjonału, gdzie chodzi pan premier Tusk, rozsiadła się w tym konfesjonale, no i czekała, co on powie, żeby to wykorzystać przeciwko niemu. No więc to było najbardziej perfidne działanie z możliwych, czyli próba, Dotarcia do spowiedzi, bo rozmowa klienta z adwokatem, tym jest spowiedzią, próba dotarcia do spowiedzi, żeby to zdyskontować publicznie, politycznie. No, obrzydliwe, niegodne postępowanie. No i teraz, z racji tego, że pan Giertych jest adwokatem dobrym, skutecznym, no do niego zgłaszają się określone osoby. Tak jak teraz, prawda, składaliśmy wniosek do Hagi prawda o ściganie Właśnie za dalsze dalsze ciągnięcie to 18 to, czy 21 grudnia nie, nie no więc, to jest tak, za wcześnie tak, to w tak. tych, tych kategoriach to przecież to są lata, miesiąc tak. lata miesiące więc oczywiście jeszcze nic nie ma tylko chodzi o to że pan mecenas Giertych był w centrum wydarzeń i był beneficjentem bardzo dużej wiedzy i teraz pan mówi dobrze, pan, dlaczego, jeżeli on tą wiedzę ma, to się nią nie podzielił. Tylko proszę zapamiętać, że my jesteśmy adwokatami. 90% tego, co ja wiem, to jest wiedza, która pochodzi od moich klientów. I to jest bezwzględny zakaz, jak gdyby wyzbywania się tej wiedzy. Czyli, jeżeli by do mnie przyszedł, nie wiem, sekretarz pana, Premiera i powiedział, że mam dowody, że pan premier sprzeniewierzył jakąś sumę pieniędzy, albo że molestował sekretarkę, albo cokolwiek innego. Mimo, że ta wiedza jest z punktu widzenia państwa porażająca, nie mam prawa jej zdradzić. Dopóki wolą klienta nie będzie jak gdyby podjęcie w tym zakresie jakichś działań na forum publicznym, to jest. Tylko to jest tylko dla nas. Tą wiedzą, jak gdyby, nie możemy się zwierzyć żonie, zwierzęciu domowemu nikomu. Także, także natomiast, jak gdyby, jest to pewnego rodzaju dynamit. No bo jeżeli na przykład nam przychodzi do nas klient i mówi, byłem pod sekretarzem stanu, na przykład w ministerstwie takim. Udało mi się wydostać takie i takie dokumenty, nimi dysponuję. Ja oczywiście nie jestem samobójcą, żeby ich, ich teraz użyć, bo oni mnie nie. Gdzieś tam za grzebią żywcem. No ale jeżeli zostanę zaatakowany, to będę się bronił nimi. Więc chcę, żeby pan mecenas o ich istnieniu wiedział, tak? No i teraz ja mam wiedzę, która jest dynamitem, tej wiedzy w żaden sposób nie mogę użyć. No ale teraz służby, przedstawiciele partii, no mówią, kurczę, co jest, co nam zagraża, prawda? Jaki jest, jakie są potencjalne niebezpieczeństwa. No i słuchanie takich osób jak tych jak pani prokurator Wrzosek, która jak przecież z racji prowadzenia... Zdibła. To ja jestem tutaj bardziej, mniej w polityce, prawda? Więc ja jestem... Właśnie dlaczego ja zaznaczyłem, że mecenas Giertych jest zwierzęciem Politycznym. Ja w ogóle nie jestem Tych zwierzęciem. Zwierzęcem uważa, bo to. Tak, ale bardzo... to bym sam siebie pozwał to no i od siebie dostał od siebie samego odszkodowanie dostał. Natomiast jest ja jestem pomysł. gdzieś takim bardziej zwierzęciem, rzeczywiście prawnikiem. Ja nie jestem politykiem, tylko prawnikiem. I ja się wkurzyłem, jak mi zaczęto po prostu rujnować zakład pracy. Czyli no dla mnie no a poza tym no gdzieś tam właśnie mm, lubię, żeby świat się. Funkcjonował według no, jakichś zasad, reguł, że tak się czuje spokojniejszy, że jak idę do sądu, to mam bezstronnego sędziego. Prawda? Jeżeli, idę do, jeżeli władza decyduje, to władza decyduje według jakichś kryteriów prawda, demokratycznych, a nie innych. Więc jak gdyby mój udział w tym wszystkim nie jest udziałem polityka, tylko jest udziałem obywatela. Pozwoli pan, że zapytam z racji na panów znajomość długoletnią. No te 15 czy 18 lat temu mecenas Giertych uchodził raczej za symbol no, takiego prawicowego fundamentalizmu. Na ile prawdziwa jest jego przemiana, że dzisiaj się go postrzega jako taki barbakan demokracji. Jakiego. Pan mi nałożył, że tak powiem, wieloletnią przyjaźń, która nie jest rzeczywista. Znajomość Nie, myśmy się z mecenasem Kietychem poznali w 19 roku. To nie jest absolutnie. Myśmy się jak gdyby zetknęli przy pewnej sprawie. To znaczy, myśmy oczywiście wiedzieli, kim jesteśmy, żeśmy się spotykali przy z racji. Jakichś tam wydarzeń, powiedzmy, samorządowych, no ale powiedzmy, ta postać mecenasa Giertycha z 5-7 roku była, że tak powiem, daleko mi obca i odległa i jak gdyby, no. Wnuk socjalisty z ENDEKiem, no nie mieli jakichś wielu punktów wspólnych. Myśmy się gdzieś spotkali przy, właśnie zawodowo w XIX roku I ta, no ta zawod... no, Ale często występujecie teraz w tandemie. Tak, wystąpiliśmy, bo przede wszystkim, bo jak gdyby nie ukrywam, że przełożyło się na to dużą sympatię. Ja lubię ludzi. Twórczych lubię ludzi mądrych, i jak gdyby taką osobą jest i yy, 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 yy. Ale wspominał Pan o jego ambicjach politycznych. Czy te ambicje polityczne yy, to po pierwsze nie jest chęć zemsty na Kaczyńskim, który wykończył jego ugrupowanie, a po drugie, czy on któregoś dnia nie wróci do budowania nowego ugrupowania skrajnie prawicowo-fundamentalistycznego, Pańskim zdaniem? Znaczy, yy, wydaje mi się, że. Pan Mecenas z Giertych ma bardzo jasne poglądy oparte na pewnym, że tak powiem, myśli związanej z prawicą. Która nie jest moją myślą, ale którą potrafię szanować. Natomiast wydaje mi się, że jak gdyby nawet jego życiowe doświadczenia pokazały mu pewne wartości demokracji i niebezpieczeństwie państwa autorytarnego. Więc no, na pewno nie jest to z punktu widzenia polityki moja. Postać, bo jest to no, gdzieś bardzo przesunięta na prawo hadecja przy moich no, takich liberalno-lewicowych poglądach. No ale przede wszystkim ja uważam. To, co jest główną myślą Hegla, prawda, że z przeciwieństwa są i spór jest z tym, co doprowadza do rozwoju, prawda? No i teraz jak gdyby spotykanie się z ludźmi, którzy myślą inaczej, no to możemy już tylko kiwać głowami, bo po co słów? Natomiast rozmawiać z człowiekiem inaczej myślącym jest szalenie twórcze i jeżeli właśnie nie mamy do czynienia z fundamentalizmem, jeżeli mamy do Czynienia z człowiekiem, który przyjmuje inny punkt widzenia, może go nie akceptować, ale chce go wysłuchać, to wtedy mamy rozmowę. I to, co mogę powiedzieć, że o ile mecenas giertych jest w sensie politycznym, znaczy poglądowym zupełnie indziej niż ja. To mogę z nimi rozmawiać. I z każdej rozmowy wydaje mi się, że obaj coś jesteśmy w stanie wyciągnąć. I gdyby, powiedzmy. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby rządzili ludzie, którzy mają odmienne poglądy, bo. Pewna zmienność bywa twórcza, prawda? To nie jest tak, że ma rządzić powiedzmy gdzieś liberalna lewica, no bo to odpowiada moim poglądom. Jeżeli druga strona szanuje prawo, szanuje konstytucję, szanuje prawo innych do inności, nie narzuca pewnych rzeczy, to nie mam jak gdyby nic przeciwko temu, więc ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że tylko ma być tak, tak jak, no jak chce. Ta, wspomniał pan, że jest pan liberałem, a to chyba zakłada właśnie takie stanowisko, przynajmniej w moim wypadku. Tak, no, ale no, mówię, no, to nie jest tak, że mamy nie akceptować tak, inności. Tak, właśnie, no mówię, no, no, liberalizm Niech... zakłada, że się tę inność akceptuje. Także myślę, że to no, zresztą Stąd. są takie śmieszne, bo mnie wiele osób pyta, słuchaj, jak ty w ogóle możesz z tym Romanem siedzieć przy wódce i… Rozmawiać. A mi się przypomina mój dziadek, socjalista międzywojnia, który się tłukł z endekami, zresztą z komunistami też na ulicach, tam parę razy z, z nożem, że tak powiem, włożonym w siebie, trafiał do szpitala, między innymi właśnie po bojówkach endeckich. No i czyli taka, takie zupełnie przeciwieństwo. I Bardzo to chciałem i, rozmawiać. Tylko o, skończę, tylko skończę o wątek. I dziadek wła... trafia do Oświęcimia i w tym Oświęcimiu jest. Trójce Murarskiej. No i właśnie jeden z tej trójki, który przeżył, opowiada o tych rozmowach w tej trójce, gdzie z jednej strony jest dziadek, on jest jak gdyby taki neutralny, i trzeci jest bardzo, uciekło mi nazwisko, bardzo znany działacz polityczny, Endecki. I nagle jak oni się zaczynają tam. Pilecki? Nie, 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 nie. nie, 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 nie. No Skąd Pilecki? To przecież żołnierz. Okay. To był rzecz, taki przedwojenny, mm -hmm. rzeczywiście bardzo no. skrajny endecki działacz. Nagle oni w tej zupełnej nowej rzeczywistości zaprzyjaźniają się. Stają się nie mówić o polityce, mówią o czymś innym, natomiast naprawdę te relacje, jak gdyby tak. wspomnieniowe z tego obozu, napisane przez tego trzeciego, jak gdyby świadka tych zdarzeń, no, mówiły o tym, że oni się świetnie dokadywali. Więc myślę, że na przykład no, moja właśnie relacja z Romanem jest takim najlepszym przykładem, no bo cały czas boimy się tego, że jesteśmy w w Polsce muru, prawda? Że ten mur dzieli nas na dwie części wrogie plemiona. I to wcale nie jest tak, że yy, jak gdyby jest ta, yy, te wrogie plemiona dlatego, że inaczej myślimy. Jeżeli wyeliminujemy... Pod warunkiem, bez... że myślimy, nie? Po pierwsze zaczniemy myśleć, bo to jest warunek rozmowy. Wyeliminujemy nienawiść, zaczniemy, wyeliminujemy bezprawność działania i zaczniemy dawać komuś prawo do głosu. Nie musimy kogoś przekonać, ale musimy dać prawo powiedzieć swoje zdanie. Przecież na czym polega nieszczęście tego, co się wydarzyło? Nie w to, że zostały były podejmowane decyzje takie, jakie chciały obecna władza, tylko tych, którzy myśleli inaczej, nikt nie słuchał. I na przykład ja w Romanie cenię bardzo to, że mi się udało go wielokrotnie przekonać. My rozmawiamy i on mówi, tak ma się. I mu się udało pana przeczytać. Oczywiście. Oczywiście, Super. no bo na tym polega mądrość, że czerpiemy od kogoś. I jeżeli ktoś ma lepsze argumenty, to te argumenty kupuje. I tak jak mówię, no moja gdzieś ciepło w mówieniu o tych tych wszystkich zastrzeżeń, polega na tym, że rzadko mi się zdarza sytuacja, kiedy jak gdyby nie, nie prowadzę wielogodzinnych. Rozmów, sporów, bo to z tym się łączy prawnik. On coś mówi, ja mówię tak, ja coś mówię, on mówi tak, nie i jak gdyby te procesy decyzyjne są kilkunastosekundowe często. Czy ma pan jakąś wiedzę na temat zarzutów postawionych ojcu senatora brezy? Nie. Żadnej? Żadnej. A czy... Pozwolę sobie zacytować Pana. Najbardziej przerażające i w istocie tragiczne w sprawie Pegazusa jest to, że nie słychać głosu oburzenia obywateli. A tutaj by się przydał, mówi Pan dalej, efekt skali, bo im więcej osób będzie w tej sprawie protestować, zadawać pytania, tym trudniej będzie zamieść to pod dywan, jak Pan ocenia postawę społeczeństwa polskiego wobec tej lawiny skandali, przestępstw. Do tej pory ogromna obojętność, właściwie. Znaczy, dla mnie to stało się jak gdyby to zupełnie niezrozumiałe, bo to jest było albo odwrócenie się od rozumu, albo, albo po prostu zabicie w sobie jakiejś wrażliwości społecznej. To znaczy, w zasadzie stworzono takie to no, pole dla. Koczowników dla jakichś takich no, rozpazanych chuliganów politycznych, którzy mogli działać, że dopóki no nie zabili kogoś, jeżeli nie, no, nie doszło do sytuacji już takiej skrajnej, no to w zasadzie opinia nie reagowała. No i tak było przez wiele lat, no ale ja zawsze mam taką teorię kamyczka, który uruchamiał lawinę, nigdy tylko nie wiadomo, gdzie ten. Który to będzie w tych chwili. I teraz tak, no tak, jak wybuchła afera Pegazusa, no to jedną z takich narracji było no przede wszystkim jeżeli ktoś jest uczciwy, to w ogóle nie powinno mu przeszkadzać, że prawda no, czy takie różne głupotki, żeby zabić, zabić, jak gdyby to rosnące sprzeciw, które powinien z tą sprawą. Nastąpić. Natomiast wydaje mi się, że ten Pegazus może być taką właśnie tym kameczkiem od lawiny, no bo to ruszyło i coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z niegodziwości, zdajemy sobie sprawę, jak mogło to uderzać w nas, jakie to może mieć konsekwencje, zdajemy sobie sprawę, że to nie mają nic wspólnego ze ściganiem przestępców, tylko to była po prostu obrzydliwa. Polityka, do czego ci ludzie są zdolni, w jaki sposób naruszają zasady, w jaki sposób nas oszukują. No, bo przecież, na przykład, ta postać takiego obrzydliwego wiceministra sprawiedliwości, on się nazywa chyba Woś, już nie pamiętam, który w pierwszych wypowiedziach nawet nie wie. Co to jest Pegazus? Więc już abstrahując od, że tak powiem, no pewnego nierozgarnięcia intelektualnego w sferze kultury, no bo chociaż mógł się odwołać do tego skrzydlatego rumaka, prawda, coś o Meduzie, która go ze swojej kwiły odziła powiedzieć, no chociaż mógł wykazać się jakąś kolwiek, że tak powiem, inteligencją sprowadzającą na boczne tory, no ale on mówi, nie wiem, co to jest, tak? No i po dwóch czy trzech tygodniach wychodzą dokumenty, z których wynika, że przecież on w tej sprawie podejmuje decyzje finansowe, że. Tak, no, on jest tutaj się podczas. Więc mamy, Więc nagle widzimy po prostu ordynarnego oszusta. Ale co mieliśmy wcześniej wątpliwości? Znaczy, nie mieliśmy ale... Ale pan ale... mówi o mnie. Czy... Nie, nie, nie. O, o opinii publicznej. Znaczy, czy ja myślę, miała wątpliwości, że, że mamy do czynienia z opinia publiczna z, o sobie w ogóle nie zadawała takie pytania. Natomiast, no, wie pan, no, jak gdyby jest taki słynny wykład Macierewicza, który mówi, że im bardziej kłamiemy tym bardziej że tak powiem jesteśmy w tym wszystkim skuteczni więc no to, to jakby epigonizm prawda natomiast natomiast mówił, na... że kłamstwo powtórzone 200 razy staje się prawdą no tak tylko myśmy na to dali przyzwoleni nagle no człowiek budzi no się z jakiegoś takiego snu przeciera oczy no i wydaje mi się że to właśnie stopień budzenia się społeczeństwa jest coraz większy. Teraz no, zakładając na przykład, że mm, udałoby się opozycji dogadać z Kukizem. Jeżeli by się udało... Udało się. No tak, ale ja mówię udało się A, w sensie nie, nie. przełożenia tego na komisję, no bo mamy tą... No tak, no, udało się. Ale już jest powołana? Nie, nie jest Ach. jeszcze powołana, ale już wiadomo, że zostanie. Kukiz no, no. no, zapowiedział, że, Proszę pamiętać, że, że to jest Kukiz no, tak. jest osobą zmienną w swoich decyzjach. Jeżeli zostanie na przykład propozycje prowadzenia spółki Orlen jutro, no to może jego diametralnie się spojrzenie na rzeczywistość zmienić. Natomiast proszę pamiętać, że Komisja Senacka, która zrobiła bardzo dużo dobrego, jednak nie ma przede wszystkim swoich uprawnień śledczych. Ona nie może wezywać świadka, no więc wiadomo, że prezes Kaczyński, czyli jedna z podstawowych osób, która powinna się stawić, czy Kamiński, czy Ziobro, czy Pan Woś, po prostu mówiąc krótko nie przyjdą i nie będą mogli być odpowiedzi... przesłani pod odpowiedzialnością karną. W Senacie. W Senacie. Znaczy, w senacie w se... Komisja Sejmowa to już byłoby zupełnie coś innego. I teraz wydaje mi się, że właśnie następuje takie... Przebudzenie, że ludzie no coraz bardziej sobie zadają pytania. Tak, tutaj nie wywalono na kopertach na 80 milionów, tutaj na maseczkach na sto ileś milionów, tutaj płacę po pół miliona euro za w tu płacę Co po dzień. milion euro codziennie. No i nagle to wszystko, jakby człowiek wziął taki kalkulator i policzył, i zobaczył, w, na ile z nas każdy... A Kowalski jeszcze się nie zorientował, że to on wykłada te pieniądze. On się jeszcze nie zorientował. Nie, ale, on się pan, jeszcze cieszy z 500+. Plus. Nie, ale pan właśnie tutaj podchodzi trochę, z, prawda, stając się powiedzieć, że ty jesteś głupi, ty się nie zorientowałeś. A ja właśnie. Nie, nie, ja prowokacyjnie panu zadaję takie pytanie. Ja wychodzę z założenia, że, że nie tyle się nie zorientował, że może nie chciał tego dostrzegać, bo jak gdyby układ pozwalał mu w tym partycypować. Natomiast, no, jak gdyby dochodzi do sytuacji, że z tą partycypacją jest coraz bardziej, te niepokojące głosy są, co ja już nie da się powiedzmy zamknąć drzwi, i one nie dochodzą, no i ujawnia się co coraz... ja. Widzę, że pan nie ogląda publicznej telewizji, nazywam ją publiczną, eufemistycznie, no, ale okazuje się, że się da, panie mecenasie, da się, da się zignorować to wszystko. No nie, no, no oczywiście, że się da, ale ja mówię o pewnym zasięgu, prawda, no bo w polityce nie mówi, znaczy nie ma pan stanu. Idealnego, prawda? Jeżeli pan przeprowadzi ankietę, ile osób uważa, że ziemia jest osadzona na żółwiu, który idzie przez wszechświat, to wydaje mi się, że jakiś procent statystyczny uzyskamy, prawda? Czyli nie ma nigdy sytuacji idealnej. Teraz nie, nie mówimy o zwycięstwie 100%, prawda? Że 100% uzna, że mamy do czynienia z ludźmi naruszającymi prawo. Tylko w polityce tak naprawdę w tym układzie, Istotne jest 5-7%, prawda? Ludzi, którzy nie są ludźmi bezmyślnymi, którzy są ludźmi rozumiejącymi, tylko po prostu schowali się w jakichś swoich skrytkach i być może mieli do tego powód, bo może widzieli właśnie władzę, która nie jest w stanie postawić kogoś przed Trybunałem Stanu, władzę, która nie jest w stanie dokonać. No w sprawiedliwości. No i gdzieś się właśnie weszli do tych swoich, jak gdyby, jurd, zamknęli i teraz yy, przyjęli. I no, co te jurdy się teraz odmykają, Pańskim zdaniem? No powoli tak. To bardzo optymistyczne, co Pan mówi. Ale ja jestem z natury optymista i o. uważam, że jak gdyby no to nie jest tak, że bo my mówimy, ktoś jest zły, polityka jest nieprzekonywujący. Tylko to nie jest tak, że za nas coś ktoś zrobi. To nie jest tak, że powiemy, to jest wina Tuska, czy chołowni, czy kogokolwiek innego, no bo on nie jest w stanie przekonać. Do... Oczywiście w dużym stopniu jest no, ale mnie Ale jest wina nas samych, bo jedziemy na wakacje, wchodzimy do mazurskiej chaty, przyjmuje nas przymiły gospodarz, który ma jakieś poglądy odmienne od nas. I mamy dwa tygodnie na to, żeby być może przekonać go do naszych celów. I teraz niech każdy z nas osiągnie pięcioprocentowy sukces, to już jak gdyby wynik no tak. wyborów będzie naszym. Profesor Balcerowicz z tego miejsca właśnie mówił, że najbardziej patriotycznym zadaniem dla każdego w tej chwili Polaka jest przekonać jednego sąsiada który głosował na PiS. To byłoby Zrób to, wielkie przekonę. zwycięstwo. Ja, ja mówię o pół i o pięciu sąsiada i to już będzie... Tam. <grym> Panie mecenasie, z apelem błagalnym po prostu, żeby pan telegraficznie odpowiedział na jeszcze kilka pytań, bo byłby niepełen wywiad. Miałem taką ambicję, żeby zdać przynajmniej połowę z tych, które... Sobie przygotowałem, ale oczywiście nie ma o tym mowy. Proszę mi powiedzieć, pan reprezentował prezydenta, premiera, marszałka Sejmu, marszałka Senatu i, i, i właściwie cały areopak VIP-ów w naszym kraju. Czym się różni obrona? właśnie takich najważniejszych postaci w kraju od obrony Józefa Kowalskiego spod Tomaszawa Lubelskiego. Czy panu się w ogóle zdarza bronić Józefa Kowalskiego spod Tomaszowa Lubelskiego, czy ogranicza się pan tylko do tej? Elity, znaczy no, elit. Różni się dostępnością, bo o ile pan Tomasz pod Tomaszowa yy, no gdzieś tam mnie pilnuje, żebym dobrze, że tak powiem, wypełnił swoje obowiązki, no tak, ja muszę yy, biegać za swoimi klientami. Często mam tych klientów wirtualnych, to znaczy nawet nie mam, czasu się, znaczy nie mam czasu, żeby się spotkać, żeby przedstawić, co mieli na myśli, używając jakichś sformułowań. No i często jak gdyby yy, muszę tutaj być obrońcą, klientem i y, oficerem łącznikowym, więc na pewno ta praca jest y, po pierwsze trudna z tego powodu, właśnie no, jakiegoś takiego zdobycia czasu, żeby się nad tym zastanowić. Na pewno jest to y, walka w świetle kamer w świetle opinii, jak gdyby zainteresowania opinii publicznej, co ja akurat wolę, bo mnie to stymuluje. Po prostu ja jestem taki człowiek, co musi wypić kanwę, dostać trochę adrenaliny, więc jak widzę kamery, jak widzę po prostu, że coś jest dużo bardziej takie napięte, to wtedy jestem bardziej twórczy, więc ja po prostu lubię awantury, lubię kłótnie. Ale dość ogólnikowo omija Pan moje pytanie. Czym się różni obrona premiera od obrony Pana Tomasza Stomaszowa? Niczym no się nie różni, to są tacy sami ludzie. A zdarza się Panu Pana Tomasza Stomaszowa bronić? Wiecie, no i, znaczy... I ma Pan te same stawki i dla premiera, i dla Pana Tomasza? To znaczy Pan Tomasz tyle samo ma zapłacić co premier? Czy to się różni? Proszę mi wybaczyć pytanie niegrzeczne. To co absolutnie się, znaczy myślę, że nie różni, I to znaczy ja Myślę, że jeżeli ja jestem kalnikiem przede wszystkim. Więc jeżeli pan Tomasz Stomaszowa zajmuje się działalnością, o którą go podejrzewa prokuratora, no to często jest zamożniejszym człowiekiem od polityka, no, który jest na. Pensji, które powiedzmy, no nie są jakieś w Polsce nakłaniające do podejmowania tej działalności, więc myślę, że. Ale jakoś tak dziwnie się zdarza, że nawet najuboższy, najuboższy polityk jest zawsze znacznie bardziej bogaty niż nawet najbogatszy dziennikarz. No... Nie wiem jak z adwokatem, ale jeśli chodzi o dziennikarzy, to z całą odpowiedzialnością mogę coś takiego powiedzieć. Myślę, że to jest jak gdyby gdzie indziej jest, Dochodowość gdzie indziej jest pewna ciekawość świata, prawda? No, mhm. jest zupełnie praca z politykami, to jest jednak wejście no, do pewnej takiej ciekawej kuchni, prawda? Przecież oni tworzą historię, prawda? I teraz w, w takich sprawach, no, wchodzimy za kulisy i jesteśmy, no, gdzieś. Obserwatorami historii z bliska. To jest bezcenne dla człowieka, który patrzy szerzej. Ja patrzy na to z punktu widzenia felietonów, oczywiście nie mogę o tym pisać, ale zyskuje pewne doświadczenia, wiedzę, więc ja bym powiedział tak: polityka to nie są dla adwokata pieniądze, dla adwoka natomiast jest to bycie w centrum historii. Natomiast no, zorganizowana grupa przestępcza przez Ciechanowa, która obraca. Tonami opium, marihuany czy innych środków zakazanych. Może nie jest jak gdyby taka ciekawa z punktu widzenia, nazwijmy to, życia współczesnego, no ale daje pewne stabilność zawodową i możliwość jak gdyby realizowania swoich pasji. A propos doświadczeń i korzyści z nich odnoszonych, Pan został sam niemalże na ławie oskarżonych, postawionych przez Pana Bogdana Eś i przez paru innych funkcjonariuszy obecnego układu rządzącego, czy y, y, fakt tego, że pan sam jest oskarżony i ktoś pana musi bronić, y, jest czymś, co pana wzbogaca jako adwokata w późniejszych latach? Ależ późniejszych oczywiście, znaczy, ja już nie muszę, bo ja już zostałem, że tak powiem, prawomocnie uniewinniony, natomiast rzeczywiście... Ale parę y, spraw y, chyba jeszcze pan ma. Nie, nie. nie już jestem. nic? Nie jestem. 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 Nie, nie, nie. nie. Ja, by, ja mam tylko postępowania dyscyplinarne za nadużycie właśnie jak mówię o zwierzętach w obcej skórze i tak dalej. Natomiast rzeczywiście w roku 2005 zostałem posadzony na ławie oskarżonych przez obecnych, że tak powiem, przedstawicieli władzy. Byłem wielokrotnie z tego tytułu atakowany. I muszę powiedzieć, że jest to absolutnie niebywałe przeżycie, bardzo kształcące, uczące po pierwsze empatii, pokazujące wszelkie pułapki proceduralne, niebezpieczeństwa i tak dalej. I zobaczenie jak gdyby tego od kuchni, no bo wydaje mi się, że Człowiek wykonując jakiś zawód wszystko wie, prawda? Natomiast no, nagle, jeżeli jest po drugiej stronie i to on się poci, a nie, prawda, tylko y, mówi w imieniu tego pocącego, jeżeli y, właśnie zastanawia się, na ile emocje, mogą zaćmić zdrowy rozum. Ja na przykład wziąłem profesjonalnych adwokatów, moją zresztą wielką przyjaciółkę, mecenas Czechowicz, już nieżyjącego pana mecenasa Czesława Jaworskiego, prezesa Naczelnej Rady, przyjaciela mojego ojca. No i mogłem, jak gdyby oddając ich los, swój los w ich ręce, no mogłem, jak gdyby no nie myśleć nad całą sprawą, oglądać to właśnie tak też trochę spo, jak z punktu widzenia socjologicznego, Jaki taki obserwator, no i muszę powiedzieć, że dało mi to niesamowite przeżycie. Przede wszystkim dostrzegłem marność naszego wymiaru sprawiedliwości w sensie czasu. Ja, oczywiście, no, nie chcę zapewniać, będę to, dietotruizmem, że czułem się niewinny i że tą sprawę traktowałem no, jako ty, stricte polityczną, więc siłą rzeczy chciałem ją jak najszybciej zakończyć. No i mimo robienia wszystko, żeby zakończyć, i nawet powiedziałbym pewnej w tym zakresie życzliwości sędziów, którzy też chcieli tę sprawę zakończyć, ona trwała 6 lat. I teraz proszę sobie wyobrazić, co czuje człowiek, który staje przed zarzut, pod zarzutami i jest sześć lat w takim stanie. On chce wykazać, że jest niewinny i nie ma jak, bo nie ma do kogo pójść kogo powiedzieć: Wysłuchajcie mnie, osądźcie mnie. No i teraz do, do, mówimy o tym, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje formy, jest niewydolny. Oczywiście, że potrzebuje jest niezwykle sadystycznie z, z mechanizmem znęcania się nad człowiekiem i potrzebuje Absolutnie reformy w zakresie szybkości. I teraz, jeżeli się spojrzy na statystyki, jak szybko sprawy się toczyły przed wejściem pana Zioby i po no to oni zrobili tragedię do wymiaru sprawiedliwości. Tam to nie ma nic wspólnego z reformą i ten system trzeba zreformować, bo właśnie, no mówię ja... Nad... Nie lepiej buldożerem i od nowa budować? No nie da się, bo jednak przecież to jest jakiś organizm, który pracuje dziennie, wydaje się, x wyroków, natomiast sędziowie, którzy... Te wyroki wydają, tak jak ja, jako adwokat, popadłem w pewien mechanizm, prawda? Mam ileś spraw, muszę je osądzić, w związku z tym następną sprawę wyznaczam za dwa miesiące. I teraz proszę sobie wyobrażać, ja jestem w połowie przesłuchania świadka, chcę mu zadać pytania, sąd mówi, spotkamy się za dwa miesiące. I teraz ja z tymi dwoma miesiącami muszę żyć i czekać na sprawiedliwość. Będąc przekonany, że, jestem, jestem, znaczy, że że mam argumenty, żeby pokazać, że to wszystko jest po prostu jedną wielką polityczną intrygą. No, nie życzę nikomu, żeby przeżywał jak gdyby jakąkolwiek styczność z wymiarem sprawiedliwości, i o ile mogę powiedzieć, że te wyroki potrafią zapadawać mądre i rozsądne. To sposób dochodzenia do tej sprawiedliwości w dzisiejszej polskiej rzeczywistości jest strasznie niehumanitarny. Ponawiając apel, chciałem Pana zapytać o to, jak ważny jest Pańskiej rodzinie, Monsieur Charzogist Dubois, pamięć o nim. Znaczy, to, gdzieś jest to taka postać. Mityczna, bo w ogóle myśmy. Yy, to pra, pradziadek. Y, t, t, pra Pradziadek i pra, pra, Pradziadek. Bo jeden był, bo było dwóch szalów, dibuła ojciec i syn, tylko jeden tam miał yy, dru, drugie imiona się yy, różniły. Tylko. Yy, Ci dziadkowie byli bardzo mityczni, dlatego, bo w powstaniu praktycznie zniknęły wszystkie dokumenty rodzinne. Kiedy mój dziadek zginął w Oświęcimiu, mój ojciec był... Chyba tam dziewięciolatkiem, natomiast widzieli się po raz ostatni, jak ojciec miał 6 lat, ponieważ był jedynakiem. W związku z tym ta cała historia rodziny powiedzmy nie przeszła. I myśmy żyli w, przy jakimś mitycznym. Francuskim protoplaście, który nie widzieliśmy, jak się on nazywa. No i w momencie, jak mój ojciec z Michałem Komarem robił taki, taką książkę, Adwokat, czyli Życie w Ciekawych Czasach, jak opowiedział mu o tym naszym przodku, no to Michał, który jest historykiem, poszedł do archiwum, francuskich pogrzebał no i przyniósł nam całą historię rodziny więc w dużym stąd stopniu... wiemy że to był żołnierz napoleoński tak. który po 1812 roku Postanowił uczyć francuskiego gdzieś na Podolu, Wołyniu. Właśnie nawet nie wiemy gdzie, czy na, Podoniu, czy, czy na Podolu, czy na Wołyniu, natomiast ustaliliśmy, gdzie zmarł jego ojciec, ustaliliśmy ten cały szlak bojowy, więc tak żeśmy odzyskali ten, to drzewo genealogiczne właśnie dzięki Michałowi. No i fajne, fajnie odkrywać swoje. Swoje korzenie, które są zupełnie innego kraju. No właśnie, a... Wspomniał Pan dziadka Stanisława Dziwła, który ma swoją ulicę w śródmieściu warszawskim i w dwóch tuzinach co najmniej innych miast polskich. 33 bo ostatnio policzyłem. 33. No właśnie, to myślę, że to też musi być mity. Znaczy odwiedzić pan po nim przekonania socjalistyczne, tak? Znaczy, bo pan się parę razy powoływał. Nie, socjalistyczne nie jest. Znaczy, ja gdzieś, ja mam dużą po prostu taką wrażliwość społeczną, więc z jednej strony przy pewnym no, wolności do w ogóle do rynku, czy takim liberalizmowi, który no, był w siłą rzeczy w opozycji do komunistycznego państwa, w którym się wychowywał Czyli z jednej strony to jest taki no, pogląd liberalny, z drugiej strony jednak mam pewną wrażliwość społeczną, którą odziedziczyłem po dziadku. Doceniam jak gdyby, no pewną potrzebę troskliwości państwa. Nie uważam, że to jest tak, na czym zresztą no, położyła się tak naprawdę nasza władza liberalna, że dajmy ludziom prawda, do ręki narzędzia i dalej. Pozostawmy im tylko wolność, bo jest dużo ludzi, którzy jednak potrzebuje, żeby państwo było z nim, żeby państwo wykazało jakąś troskę, zainteresowanie, więc jestem takim lewicowym trochę liberałem, czyli przede wszystkim wolność, ale nie wolność ponad wszystko nie kosztem pewnego państwa opiekuńczego. Opisywał pan kilkakrotnie, jak to tata odganiał pana spod drzwi swojego gabinetu, kiedy usiłował Pan podsłuchiwać jego rozmowy ze swoimi klientami. Pański tata był prawdziwym mitem, no, szefem Rady znaczy Rady Adwokackiej no i takim księciem palestry. A pan sam mówił, że jest pan skazany na bycie adwokatem. To, to rzeczywiście tak się odbyło, znaczy. Z mlekiem ojca, że tak się wyrażę, pan wy, wyssał to znaczy, no są, swój zawód, swoją pasję. Są dzieci, które mają szczęście albo nieszczęście mieć charyzmatycznych rodziców. Szczęście dlatego, no bo życie z kimś takim wybitnym jest na pewno bardzo ciekawe. Nieszczęście, bo jak gdyby to troszeczkę nam ogranicza ten element poszukiwań jako nas już ukierunkowując. I rzeczywiście, no, mój ojciec był człowiekiem wielkiej charyzmy, wielkiej pasji i Umiejętności uzasadnienia tej pasji. I teraz ja, obserwując go tą adwokaturę chłonąłem, i ona jeszcze była o tyle wygodna, że rozmawiamy o latach 60., -tych, 70., -tych. rozmawiamy o państwie komunistycznym o państwie, z którego można albo uciekać, albo z nim próbować jakoś. No właśnie, pański tatat był w PZPR-ze, a potem zasłynął jako obrońca działaczy opozycji demokratycznej w latach 80. -tych. czy pan analizował tę przemianę? Czy to... tam nie było żadnej przemiany, tylko znaczy, to była... ja myślę, że jeżeli wybieramy jakąś drogę, no to musimy do niej znaleźć narzędzia. I teraz mój ojciec, jak gdyby nigdy nie interesował się polityką, ojciec. Kochał adwokaturę i dla niego życiem czym no, największą miłością był samorząd. On tym dziekanem był przez 18 lat. I teraz żeby być w samorządzie, to jest, żeby jakaś skuteczność, prawda? Czyli żeby dla tego samorządu coś wywalczyć. No, realia wczesnej okresu no, to była. Umiejętność rozmowy z władzą, prawda? No bo jeżeli powiedzmy no, dysydent zostałby. Dziekanem w latach 60. czy 70., -tych, to po prostu ten samorząd został, będąc no krótko, zamknięty. No więc, jak gdyby to była pewnego rodzaju szkoła polityki samorządowej, czyli wydzieranie pewnych rzeczy kosztem czegoś. No i wydaje mi się, że, jak gdyby, no jego ten udział w partii, który nie można mu zaprzeczyć, zawsze też nie mogłem zrozumieć, dlaczego taką decyzję podjął, no był w jakiś sposób, no właśnie, zyskaniem Atutu, że nie będzie można mu zarzucić pewnych działań, nazwijmy to, które dyskryminowały, które, można powiedzieć, nie będziemy z Wami rozmawiać, dlatego, bo mógł się zasłaniać właśnie tym, że przyjął pewne. Zasady drugiej strony, natomiast no stan wojenny, zresztą wcześniej, te wcześniejsze też procesy, no to było jednoznaczne, to było naruszanie praw człowieka, to była po prostu działanie państwa przeciwko jednostce. No i ojciec sobie w ogóle nie wyobrażał innej postawy niż właśnie dawanie jako dziekan przykładu, czyli uczestniczenia w tych wszystkich sprawach politycznych, zresztą no też to jest piękna karta, Adwokatury, no bo jak jest stan wojenny, to jesteśmy pierwszą grupą zawodową, która podejmuje sprzeciw przeciwko stanu wojennemu. Jest taka słynna właśnie uchwała Warszawskiej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 1981 roku, kiedy ojciec był dziekanem i kiedy to był taki pierwszy w zasadzie protest zorganizowany instytucjonalny przeciwko stanowi wojennemu. I pan, i państwo będą mi musieli. Wy... Wybaczyć, że nie zadań już pytań dotyczących działalności literackiej, ponieważ czas nam się skończył jakiś czas temu. Yy, bardzo serdecznie dziękuję panu mecenasowi za dziękuję. wizytę w, w studiu, za, za rozmowę ciekawą. Ego te absolvo, jakby to powiedzieć. Państwa zapraszam na kolejne odcinki programu Allegro Manantropo. Dziękuję i do zobaczenia.